pochodzę z Krakowa, na co dzień trenuję w klubie u Tomasza Drwala. 11 lat temu już rozpocząłem swoją przygodę ze sportami walki. Na samym początku był to kickboxing, później przerzuciłem się na boks. Na samym końcu parter, bo czegoś mi brakowało. I potem już to połączyłem wszystko w MMA tutaj, w klubie, w którym się znajdujemy dzisiaj. No dla mnie niewątpliwie, wydaje mi się, na dzień dzisiejszy to był falstart. Bardzo chciałem tej walki. Jak padła propozycja, że mogę się bić z miesięcznym wyprzedzeniem, to nawet się nie zastanawiałem. Nie byłem jeszcze na tyle doświadczony. Biłem się z dobrym zawodnikiem, ze Zbigniewem Żłobińskim od Damiana Grabowskiego z Opola. I no, przegrałem na punkty. On pierwszą walkę miał wygraną przez chyba dźwignię skrętoną na nogę w którejś tam sekundzie, więc wydaje mi się, że no, stawiłem mu taki znaczny opór. Więc to była fajna walka, ale no niestety nie po mojej myśli przegrałem na punkt. Może dzisiaj może byłby werdykt inny, ale nie wracam do tego, idę dalej. To jest dla mnie duża szansa. Zostałem doceniony tutaj w finale Szkoły Walki Drwala przez Dariusza Cholewę, organizatora i właściciela Federacji MMA Attack. Tak jak powiedziałeś, program wygrał Ariel Smolarski, ja byłem takim drugim wygranym. No to jest jakaś furtka dla mnie. No to jest otwarcie, pokazanie się gdzieś na większej gali i przed większym gronem ludzi. No i wydaje mi się, że skorzystam na pewno z tej okazji. No nie wypuszczę jej tak łatwo z rąk. To są dwie jednostki treningowe w ciągu dnia, więc to wychodzi 10-11 jednostek w tygodniu treningowych. Oczywiście treningiem się oscyluje i też pikuje w tygodniu. Nie każdy jest mocny, tak jak dzisiaj. Ja nie robiłem jakiegoś morderczego treningu, co mieliście okazję zauważyć. Jestem już po dwóch obozach, po jednym obozie trzydniowym u Mariusza Cieśnińskiego w Świdnicy, którego pozdrawiam i dziękuję, bo nas naprawdę fajnie przyjęli. Z bokserami mieliśmy tam sparingi. Później, tydzień później byliśmy w Zakopanem. To już na 4 dni. Tomek prowadził tam szkolenie, no i też w międzyczasie sobie potrenowaliśmy i przed nami jest obóz już taki stricte z zawodnikami. Na 8 dni się zjeżdżamy, no i to będzie typowy taki obóz sparingowy, to już ostatni obóz przed tą walką, no i później już będziemy przygotowywać się tutaj cały czas w klubie, tak jak to robimy teraz. Więc głównie kształtujemy tutaj wytrzymałość, wszystkie cechy motoryczne, no i sparingi. No, technika ta, która miała być, no już nie zostanie nadgoniona w dwa tygodnie czy w trzy, więc bazujemy na tym, co jest. Oczywiście na samym początku przygotowań ta technika, no głównie nacisk jest na technikę, ale później to się już zmienia, więc tu już nie ma co szaleć z techniką. Mógłbyś tak zaryzykować. Ale czy tak jest? Szczerze, no wywodzę się ze stójki. Każdy ma jakiś styl źródłowy, bazowy. To nie jest tak, że nagle z kickboxingu zacząłem myśleć o MMA i gdzieś tam zacząłem trenować parter, ale głównie kładę nacisk na stójkę. Nie, czuję się mocny w obydwu płaszczyznach. Uwielbiam stójkę, ale w parterze też dużo poświęcam czasu. I nie tak poświęcam czasu, żeby nadgonić te braki, które mam, tylko po prostu no, powiększać, poszerzać ten wachlarz umiejętności. Niejednokrotnie jest tak, że dobry zawodnik nigdy nie będzie dobrym trenerem. Przez to, że Tomek walczył w UFC, no i odbył kilka ciężkich walk, ma posłuch i ma duży autorytet. Więc, a przy tym, przy okazji ma dużą wiedzę i potrafi w sposób metodyczny ją przekazać młodym zawodnikom, tak jak na przykład mi. No już nie aż tak młodym jak ja, ale młodszym jeszcze. Więc no, akurat tutaj jest dobrym trenerem. Paradoksalnie jest młodszy ode mnie, a jest bardziej doświadczony. Ma bodajże chyba 11 walk, 9 wygranych, 2 przegrane. Co mogę o nim powiedzieć? Jakieś tam walki widziałem. Jest mocny w stójce, lubi wymiany, ja też lubię wymiany, więc ja powtarzam każdemu, że ja naprawdę chciałbym dać dobrą walkę i taka ta walka będzie. I czy to z mojej strony, czy z jego, to my jesteśmy nieznani na tej gali. Są bardziej znane nazwiska i to ludzie nie przychodzą dla nas, tylko dla tych właśnie nazwisk. Ale zrobimy wszystko i ja myślę, że on ze swojej strony też. Ja na pewno dołożę wszelkich starań, żebyśmy byli zapamiętani. Chciałbym podziękować sponsorom, firmie Krakvet i firmie Blacho Profil, bo dzięki nim i im zasługom no, powoli spełniają się moje marzenia. Dziękuję.